Szanowni Państwo, teraz zostaną podpisane porozumienia w sprawie systemu realizacji programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 na zadania realizowane przez poszczególne instytucje pośredniczące. Do podpisania porozumienia zapraszam przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki, pana ministra Przemysława Czarnka oraz pana ministra Grzegorza Pudę. Zapraszamy na scenę. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę o zajęcie miejsca, a do podpisania porozumienia zapraszam przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, pana ministra Adama Niedzielskiego oraz pana ministra Grzegorza Pudę. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę o zajęcie miejsca, a do podpisania porozumienia zapraszam zastępcę szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, panią Izabelę Antos oraz pana ministra Grzegorza Pudę. Dziękuję bardzo, pani minister. Proszę o zajęcie miejsca. Do podpisania porozumienia zapraszam przedstawiciela Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, panią minister Anitę Czerwińską oraz pana ministra Grzegorza Pudę. Dziękuję bardzo, pani minister. Proszę o zajęcie miejsca. A do podpisania porozumienia zapraszam przedstawiciela Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pana prezesa Dariusza Budrowskiego oraz pana ministra Grzegorza Pudę.
Dziękuję bardzo, panie prezesie. Proszę o zajęcie miejsca. A do podpisania porozumienia zapraszam przedstawiciela Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pana dyrektora Pawła Kucha oraz pana ministra Grzegorza Pudę. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Proszę o zajęcie miejsca. Do podpisania porozumienia zapraszam przedstawiciela Centrum Projektów Europejskich, pana dyrektora Leszka Bullera. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Proszę o zajęcie miejsca. A do podpisania porozumienia zapraszam przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego, członka zarządu, pana Tomasza Robaczyńskiego. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Proszę o zajęcie miejsca. A do podpisania porozumienia zapraszam przedstawiciela Centrum Projektów Polska Cyfrowa, pana dyrektora Wojciecha Szajnara. Bardzo proszę o pozostanie na scenie pana ministra Grzegorza Pudę oraz pana dyrektora Wojciecha Szajnara. Zapraszam pozostałych sygnatariuszy podpisanych porozumień do wspólnego pamiątkowego zdjęcia wraz z dokumentami porozumienia. Dziękuję państwu bardzo. Proszę o zajęcie miejsc, a pana ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudę proszę o pozostanie na scenie i zabranie głosu. Szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo, zawarliśmy dzisiaj porozumienia pomiędzy instytucją zarządzającą, czyli Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a poszczególnymi resortami, których było aż 9, mówię tutaj o wszystkich instytucjach pośredniczących, w ramach nowego programu krajowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego EFS+. Warto powiedzieć, że w nowej perspektywie finansowej wynegocjowaliśmy dla naszego kraju. Wynegocjowaliśmy dla Polski ponad 12,9 miliarda euro. To oznacza, że
Jest to jeden z największych funduszów, jakim będziemy mogli dysponować w nowej perspektywie finansowej. Chciałbym dodać, że te kwoty będą uzupełnione finansami z budżetu państwa. To bardzo istotne, aby podkreślać rolę kondycji finansów państwowych i ta kwota to ponad 2,7 miliarda euro. Tak więc łącznie możemy mówić o tym, że to, co państwo dzisiaj widzieli, czego byliśmy świadkami, to podpisanie umów na kwotę ponad 15,6 miliarda euro. Ponad 30% tych środków finansowych, czyli prawie 5 miliardów euro, przeznaczymy na wsparcie w ramach programu Krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, w skrócie FERS. Program FERS będzie wykorzystany właściwie w takich trzech głównych kierunkach. Pierwszy to rynek pracy, drugi to edukacja, a trzeci to ochrona zdrowia. Program umożliwi również dalszą, bardzo często potrzebną kontynuację pewnych działań, które były planowane już wcześniej, ale również warto powiedzieć, że nasz rozwój kraju, który wiąże się bezpośrednio z środkami europejskimi, będzie mógł być kontynuowany pod względem właśnie tym bardzo często najważniejszym, czyli pod względem społecznym, a także pod względem gospodarczym. Celem tych projektów w ramach Funduszu Europejskiego FERS będzie rozwiązywanie wielu problemów społecznych. Środki z tego funduszu przeznaczymy na wsparcie możliwości podnoszenia kwalifikacji Polaków i stworzenie takich nowych form, nowych szans społecznych, zwiększenie dostępności, a także jakości usług, które są publiczne. W ten sposób chcielibyśmy wzmocnić potencjał społeczeństwa, aktywizować ludzi do działania, otworzyć nowe miejsca pracy i możliwość dalszego rozwoju dzięki innowacji. To takie słowo, które bardzo często się pojawia, ale jest ono w tej chwili jednym z najczęściej wykorzystywanych słów w ogóle w ramach środków europejskich, w ramach różnych programów. Co ważne, środki finansowe zainwestujemy także w działania, dzięki którym również osoby o szczególnych potrzebach będą mogły brać większy udział w życiu społecznym, a osoby potrzebujące takiego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą również mogły liczyć na wsparcie z środków europejskich. Dzięki tym podpisanym już porozumieniom w ramach programu FERS będziemy mogli zainwestować także w systemowe wsparcie instytucji rynku pracy, edukacji, szkolnictwa wyższego, wyłączenia społecznego, by lepiej reagować na współczesne wyzwania i odpowiadać na te potrzeby, które mają osoby w trudniejszej sytuacji. I wśród tych najważniejszych kilku kwot, które chciałbym powiedzieć, kilku cyfr, które chciałbym wykazać, to te, które bezpośrednio odnoszą się do tego, o czym dzisiaj mówimy. Ponad 100 tysięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 otrzyma dofinansowanie, z czego około połowy to będą miejsca utworzone dzięki wsparciu właśnie tego Funduszu Europejskiego. 68 tysięcy osób uzyska nowe kompetencje w systemie szkolnictwa wyższego, panie ministrze. 140 tysięcy lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych przedstawicieli kadr medycznych będzie mogło podnieść swoje kompetencje zawodowe lub nabędzie nowe kompetencje. Przeszkolonych zostanie 100 tysięcy nauczycieli, a 75 tysięcy pracowników przedsiębiorstw uzyska pomoc szkoleniową w zakresie na przykład zielonej gospodarki czy dostępności oferty biznesowej dla osób z niepełnosprawnościami. Środki tego programu będą przeznaczone w szerokiej części dla społeczeństwa, które dotychczas bardzo często miało utrudnione możliwości skorzystania z tych pieniędzy, ale chcielibyśmy podkreślić rolę pracowników, pracodawców, rodziców małych dzieci, osób aktywnych, ale także tych mniej aktywnych zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami, samorząd, partnerzy społeczni i gospodarczy. Te porozumienia, które dziś podpisujemy, to kolejny krok w kierunku uruchomienia tego programu i rozpoczęcia realizacji jego działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach zadań powierzonych porozumieniami inwestycje pośredniczące będą odpowiadały za na przykład wybór projektów do dofinansowania, nadzór nad samymi projektami, a także rozliczanie, monitorowanie i kontrolę projektów.
Mogę Państwu powiedzieć, że program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego jest takim programem, który jest programem kompleksowym. To znaczy on dotyczy wielu obszarów, ale jest także programem bardzo różnorodnym tematycznie. Dlatego zadaniami związanymi z jego wdrażaniem podzieliliśmy się z resortami, z tymi, którymi Państwo mieli dzisiaj być świadkami podpisywania naszych umów, i to resorty będą odpowiadały za realizację, a także będziemy mogli również wspólnie podejmować działania na rzecz dalszego rozwoju. Ze względu na pewną zmianę priorytetów w tym programie, w tej perspektywie, zmienił się także skład instytucji pośredniczących. Po raz pierwszy witamy w gronie instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie nowe podmioty Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a także Bank Gospodarstwa Krajowego. Witam serdecznie. I na koniec, Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć, że liczę na to, że te środki finansowe będą pomagać, ale jestem pewien tego, że środki z funduszu EFS Plus wdrażane we współpracy z instytucjami, które będą tymi środkami pośredniczyły, przyspieszą rozwój nie tylko Polski, ale myślę przede wszystkim rozwój społeczny w różnych obszarach, w różnych działaniach, ale także w inwestycjach, i odczujemy to wszyscy razem, całe polskie społeczeństwo. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia poszczególnych państwa ministrów i myślę, że to jest taki dzień, o którym warto mówić, który na pewno przyniesie korzyści dla Polaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę o zabranie głosu przez ministra edukacji i nauki, pana Przemysława Czarnka. Szanowni Państwo ministrowie, z panem ministrem funduszy i polityki regionalnej na czele, wszyscy Szanowni Państwo, króciutko, pan minister już dużo mówił o edukacji. 347 milionów euro, to jest blisko 50 milionów euro więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej, którą kończymy i którą wykorzystamy w 100% w edukacji, i również te środki w 100% na pewno zostaną przez nas wykorzystane. A wśród nich środki finansowe szczególnie na rozwój właśnie rynku pracy, na szkolnictwo zawodowe. Mamy, proszę Państwa, w tych projektach zawodowe szkoły ćwiczeń, czyli szkoły zawodowe, które będą podnosiły kwalifikacje poszczególnych nauczycieli zawodów i będą również prowadziły szkolenia dla przyszłych nauczycieli zawodu, dla absolwentów szkół wyższych. Mamy, proszę Państwa, środki na rozwój doradztwa zawodowego. Mamy środki na rozwój zintegrowanego systemu kwalifikacji. I mamy w końcu środki na wsparcie organizacji konkursów i zawodów dla uczniów poszczególnych szkół zawodowych w ramach Euroskills i w ramach WorldSkills. To są bardzo ważne wydarzenia, które będą rozwijały nasze zawody, zwłaszcza w tych branżach, które są szczególnie potrzebne dzisiaj na polskim rynku pracy. Ale oprócz tych środków są również środki na e-materiały. I to na 1000 e-materiałów na zintegrowanej platformie edukacyjnej, zarówno na szkolnictwo ogólne, jak i szkolnictwo zawodowe. To będzie nowoczesna szkoła, która już dziś jest, ale będzie unowocześniana przez kolejne lata w tej nowej perspektywie finansowej. I w końcu bardzo ważne środki na doposażenie i szkolenia dla kadry, dla nauczycieli w powiatowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Był taki moment jeszcze kilkanaście miesięcy temu, kiedy rozmaite nieprawdziwe informacje się pojawiały, bądź zmanipulowane, o tym, że mamy zamiar likwidować poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Otóż, proszę Państwa, nie. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie tylko nie będą likwidowane, tak jak nie jest likwidowane szkolnictwo specjalne, one będą rozwijane. I właśnie środki w ramach tych projektów europejskich na rozwój i doposażenie i na szkolenia dla kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych. To wszystko niezwykle ważne w tych czasach, w których żyjemy. Bardzo dziękuję panu ministrowi za tę współpracę i deklaruję raz jeszcze 100% wykorzystanie tych środków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu przez ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego. Szanowni Państwo ministrowie, drodzy goście, ja chciałem powiedzieć, że to jest dosyć symptomatyczne, że wchodzimy w tydzień również sejmowy, w którym na posiedzeniu parlamentu będzie rozpatrywany projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. To jest projekt, który ma
na nowo zdefiniować pewien system wartości w opiece zdrowotnej, gdzie perspektywa pacjenta nie jest już tylko opowieścią, historią czy publicystyką, tylko że ta perspektywa pacjenta staje się takim bardzo konkretnym wyznacznikiem oceny podmiotów leczniczych. Te podmioty będą oceniane zarówno pod względem rezultatów leczenia, czyli tych wskaźników, jeśli można powiedzieć, klinicznych, ale też pod względem tego, z jakim komfortem pacjent przechodzi przez ten trudny okres leczenia. Wszystko to jest oczywiście założeniem bardzo szlachetnym i wymaga bardzo wielu działań. Działań na poziomie zarówno budowania kultury organizacyjnej w poszczególnych podmiotach, ale również ogromnego inwestowania w ludzi. I tutaj dzięki środkom FERS-u, co też jest symptomatyczne, że właśnie w tym tygodniu schodzi się zarówno podpisanie umowy, jak i procedowanie projektu ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, to właśnie środki z tej umowy będą wspierały kształcenie i budowanie takiego projakościowego podejścia w systemie opieki zdrowotnej. Mówię tutaj zarówno o szkoleniach podyplomowych dla lekarzy, pielęgniarek, ale również pozostałego personelu. To nie tylko lekarze i biały personel będą doinwestowani tymi środkami. Tutaj mamy również szkolenia zarządcze dla pozostałej części kadr zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Mamy również wsparcie dotyczące innych elementów reformatorskich, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Mówię tu chociażby o reformie oznaczającej przeniesienie ciężaru opieki psychiatrycznej z ośrodków leczniczych na ośrodki opieki środowiskowej. Tutaj też wprowadzamy cały cykl szkoleń, który będzie finansowany z FERS-u, ale również inne elementy znajdują tutaj wsparcie. To, co chcę podkreślić, że fundusze to jest po prostu narzędzie. To jest narzędzie, które pozwala skutecznie wdrażać i obudowywać te istoty zmian, o których w tej chwili dyskutujemy. Bardzo dziękuję ministerstwu za wsparcie w tej ścieżce i mam nadzieję, że te fundusze realnie będą wspierały właśnie projakościową politykę w systemie opieki zdrowotnej. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu przez zastępcę szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, panią Izabelę Antos. Szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wskazana została w programie FERS jako instytucja pośrednicząca, odpowiedzialna za wdrażanie działań w obszarze dialogu obywatelskiego, co stanowi kontynuację dotychczasowej aktywności. Odbiorcą przedmiotowego wsparcia są głównie organizacje pozarządowe. Alokacja na realizację wynosi w bieżącym programie 49 milionów euro. Jest to dwukrotnie więcej niż w perspektywie 2014-2020. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego oraz budowanie potencjału organizacji trzeciego sektora jako kluczowego uczestnika dialogu ma szczególne znaczenie dla prowadzenia polityki rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Będziemy wspierać budowę i rozwój potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych, zwiększać ich udział w procesie stanowienia prawa, a także wspierać w prowadzeniu działań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub wyłączeniu społecznemu i wypracowaniu rozwiązań wspierających budowę oraz rozwój sieci, federacji i koalicji. Potencjał i długoletnie doświadczenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoli na efektywną realizację działań na rzecz wzmocnienia dialogu obywatelskiego. Korzystając z okazji, chciałam również podziękować panu ministrowi Grzegorzowi Pudzie i całemu zespołowi za efektywne i skuteczne negocjacje. Dziękuję. Dziękuję, pani minister. Proszę o zabranie głosu przez wiceminister rodziny i polityki społecznej, panią Anitę Czerwińską. Szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo, dzięki wspólnym wysiłkom i bardzo dobrej współpracy
udało się wynegocjować historyczną alokację ponad 7 miliardów złotych na działania związane z szeroko pojętą polityką społeczną i wsparciem rodziny, które to działania będą koordynowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy, daje nam możliwość zrealizowania bardzo ambitnych działań. Chcemy poprawić los tych najbardziej potrzebujących grup społecznych, osób z niepełnosprawnościami. Uczynimy to między innymi poprzez utworzenie centrum komunikacji czy przetestowanie rozwiązań związanych z zatrudnieniem wspomaganym. No i oczywiście strategiczny program, wspomniany już, wymieniony przez pana ministra, program Maluch Plus. Ponad 100 tysięcy nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. To bardzo istotne wsparcie dla rodzin, dla rodziców, dla możliwości poprawienia, wzmocnienia, szczególnie kobiet, aktywności zawodowej. Tych obszarów jest znacznie więcej, wymienię jeszcze choćby ekonomię społeczną. Można powiedzieć, że w ostatnich tygodniach dopiero co weszła w życie ustawa o ekonomii społecznej. Bardzo nam zależy na tym, aby propagować, promować tę ideę wśród samorządowców. Tak się już dzieje, ale chcemy to jeszcze bardziej wzmocnić. Chcemy, żeby usługi społeczne były zamawiane, żeby korzystali z nich samorządowcy, ale właśnie w tym obszarze sektora społecznego. To są usługi na bardzo wysokim poziomie, profesjonalne i bardzo nam zależy na promowaniu tejże idei. Także działania związane ze wzmocnieniem opieki społecznej. Chodzi o to, żeby wspierać choćby przez podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji opieki społecznej, co jest bardzo istotne. Także promowanie zawodów pomocowych. Jest to istotne nie tylko dla samych pracowników socjalnych, ale także dla odbiorców tego wsparcia. Szanowni Państwo, tych obszarów jest znacznie więcej. One też zostały wymienione, jak choćby wsparcie dialogu społecznego, wszystko to, co jest związane z równym traktowaniem, czy wreszcie integracja cudzoziemców. To bardzo istotne w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Proszę Państwa, wszystko to stało się możliwe. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za tę dobrą współpracę i wyrażam ogromną satysfakcję z tego, że obszar polityki społecznej, wsparcia rodzin, włączania społecznego jest tak istotny w tym programie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani minister. Proszę teraz o zabranie głosu przez prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pana Dariusza Budrowskiego. Szanowny panie minister, szanowni panowie ministrowie, szanowni państwo. To bardzo ważny dzień. Dzień, w którym podpisaliśmy porozumienia dotyczące Funduszu Europejskich dla Rozwoju Społecznego. I tutaj chciałem szczególnie podziękować panu ministrowi Grzegorzowi Pudzie za sprawne i skuteczne negocjacje, za przygotowanie założeń i wdrożenie będziemy odpowiadać my wszyscy. Podziękowania również składam na ręce pana ministra dla pracowników Ministerstwa Funduszy, którzy bardzo sprawnie i skutecznie przeprowadzali negocjacje z nami, z Komisją Europejską, przygotowywali dokumenty. Im też bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję pracownikom Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy też dołożyli swoją cegiełkę merytoryczną do tego, żeby te fundusze sprawnie były przygotowane i żebyśmy mogli dzisiaj wszyscy się cieszyć z tego, że zbudowaliśmy bardzo ciekawe, innowacyjne narzędzia. A między innymi oprócz tego, że będziemy kontynuować wsparcie, które było realizowane w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, także będziemy mieli innowacyjne nowe działania. Tu między innymi zielona, zeroemisyjna gospodarka, wsparcie kwalifikacji w tym zakresie, dostępność, ale także indywidualne konta rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw. Wiele dziesiątek tysięcy przedsiębiorców, pracodawców będzie mogło z tego skorzystać. Pomimo tego, że polscy przedsiębiorcy są najlepsi na świecie, to skala wyzwań, jaka stoi przed gospodarką, wdrażanie innowacji, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji jest jednym z najważniejszych rzeczy, które musimy wspierać. Bardzo dziękuję panu ministrowi
Traktujemy te fundusze europejskie dla rozwoju społecznego jako wyzwanie, ale jednocześnie zobowiązanie do tego, żeby pracownicy, pracodawcy, przedsiębiorstwo rozwijali się jak najlepiej, żeby przez całe życie mogli podnosić swoje kompetencje. I mamy szczególną nadzieję, że ten efekt synergii między Ministerstwem Funduszy, ministerstwami, instytucjami pośredniczącymi pokaże, że można te same pieniądze tak wdrożyć w gospodarkę, żeby ci przedsiębiorcy skorzystali z polskich uczelni, z polskich szpitali, dokwalifikując się, przekwalifikując się, zdobywając nowe kwalifikacje. I te same pieniądze będą skutkowały w kilku różnych etapach i rozwijają będą naszą całą gospodarkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie prezesie. Proszę teraz o zabranie głosu przez członka zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, pana Tomasza Robaczyńskiego. Szanowni Państwo, bardzo mi miło uczestniczyć w tej uroczystości. Jeżeli będziemy częścią tego programu, tym bardziej mi miło, że to się doskonale wpisuje w misję Polskiego Banku Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli którą tą misją jest wsparcie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. I tutaj chciałbym podkreślić szczególnie ten aspekt społeczny właśnie. Bo oprócz tego, że oczywiście bank wspiera polską przedsiębiorczość, gospodarkę w sensie finansowym, to dla nas bardzo istotny jest ten aspekt społeczny. To też zresztą zostało odzwierciedlone w naszej strategii, bo jednym z filarów biznesowych naszej strategii jest zaangażowanie społeczne. I cieszę się, że ten zakres porozumienia, który tutaj dzisiaj podpisaliśmy, obejmuje te wszystkie aspekty, które są w naszej misji i że łączą się w tym porozumieniu rzeczy takie trudne może do połączenia, czyli działalność stricte bankowa, bo będziemy oferować instrumenty zwrotne, chyba jako jedyna instytucja pośrednicząca tutaj, czyli to działalność stricte bankowa, rozwój gospodarczy, to będą pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej, i pożyczki na samozatrudnienie, w szczególności dla osób długo pozostających bez pracy bądź zarabiających poniżej średniej krajowej. I łączy się z tym wszystkim też ten aspekt społeczny, przede wszystkim jeśli chodzi o pomoc przedsiębiorcom, jeśli chodzi o dostępność ich usług i wsparcie, czy właśnie włączenie osób wykluczonych w te usługi. To też będzie wsparcie dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności, swoje wykształcenie. To będą pożyczki na kursy, na studia podyplomowe, szkolenia itd., itd. Tutaj pan minister powiedział, że jesteśmy nowi w tym programie, natomiast mamy już doświadczenie w zasadzie w wdrażaniu wszystkich tych komponentów. Tak naprawdę to jest trochę kontynuacja różnych naszych działań. To chociażby ponad 1000 pożyczek i 130 milionów dla podmiotów ekonomii społecznej. To wdrażany na zlecenie ministra rodziny i polityki społecznej program Wsparcie w starcie. Tu ponad 6300 pożyczek na 440 milionów. Obsługujemy również Fundusz Dostępności i także na zlecenie 9 województw wdrażamy programy samozatrudnieniowe. Mamy nadzieję, że te doświadczenia przełożą się na dużą efektywność tego programu i będzie to z korzyścią i dla Polski, i dla całego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie prezesie. Proszę teraz o zabranie głosu przez dyrektora Centrum Projektów Unijnych, pana Leszka Bullera. Szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, że dzisiaj podpisane porozumienie daje możliwość właściwie prowadzenia dalszej perspektywy czy wspierania podmiotów we współpracy ponadnarodowej. Jest to bardzo ważne, bardzo ciekawe, ponieważ nasi beneficjenci przenoszą pewne
innowacje, to co pan minister powiedział, tak, innowacje, innowacyjne rozwiązania z krajów członkowskich Unii Europejskiej do Polski, tudzież wypracowują je wspólnie, a więc to bardzo ważna kwestia związana też i z obszarem społecznym. Ja bardzo chciałbym podziękować też instytucji zarządzającej, panu ministrowi, pani minister, za to, że panu dyrektorowi Krasuckiemu, za to, że możemy to działanie ponadnarodowe realizować kolejny raz. Te doświadczenia, które już z tej perspektywy, która mija, wykorzystamy bardzo mocno, jesteśmy gotowi do działania i za to wszystko dziękuję i bardzo się cieszę, że możemy to realizować. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie dyrektorze. Proszę o zabranie głosu przez dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa, pana Wojciecha Szajnara. Szanowni państwo, jedynie 40% populacji Polski posiada podstawowe kompetencje cyfrowe i ten program, który porozumienie dzisiaj podpisaliśmy, będzie jednym z narzędzi zmiany tego stanu rzeczy. Chcemy, by w 2030 roku, tak jak zapisaliśmy w programie rozwoju kompetencji cyfrowych, ten poziom wynosi 80%. Ja myślę, że o wadze kompetencji cyfrowych, o tym, jaka jest potrzeba ich rozwijania, a takiego ciągłego zdobywania, rozwijania, oduczania się, nauczania z powrotem i tak dalej, nie będę musiał państwu opowiadać, bo jest to chyba dosyć oczywiste. To dzisiejsze podpisanie porozumienia też wpisuje się w szereg innych aktywności, które tutaj w grupie KPRM Cyfryzacja, której częścią jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, będziemy realizować. Będziemy się koncentrować na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej po to, żeby wszyscy obywatele Polski mieli dostęp do szerokopasmowego internetu. Będziemy koncentrować się na rozbudowie systemu cyberbezpieczeństwa, tego cywilnego systemu cyberbezpieczeństwa w administracji, w samorządach, w biznesie. Będziemy koncentrować się na udostępnianiu danych administracji, kultury, nauki w różnych celach edukacyjnych, biznesowych, społecznych. Będziemy wreszcie koncentrować się na rozwijaniu kompetencji cyfrowych i w ramach tego programu będziemy finansować, uruchomimy sieć klubów rozwoju cyfrowego. Docelowo w każdej gminie Polski powstanie taki klub, w którym właśnie każdy mieszkaniec tej gminy będzie miał okazję i możliwość podnoszenia swoich kompetencji cyfrowych, uczestnictwa w różnych zajęciach, warsztatach, spotkaniach, które właśnie taki cel będą realizować w sposób trwały, systematyczny, ale też ciągły, bo tak ważna, czy też w taki sposób należy kompetencje cyfrowe podnosić. Podpisanie tego porozumienia dzisiaj jest właśnie pierwszym etapem startu tego projektu i mam nadzieję, że wkrótce państwo o tym projekcie usłyszą bardzo wiele bardzo dobrych rzeczy. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i też bardzo serdecznie dziękuję zespołowi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej za dotychczasową współpracę i bardzo liczę na doskonałą współpracę w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. Proszę o zabranie głosu przez dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pana Pawła Kucha. Panie i panowie ministrowie, szanowni państwo, dzisiejsze podpisanie porozumień to kolejny ważny krok przybliżający nas do startu realizacji programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Mając ku temu okazję, zacznę od podziękowań. W pierwszej kolejności chciałem podziękować i pogratulować panu ministrowi Grzegorzowi Pudzie i zespołowi ministerstwa sprawnego przygotowania i zatwierdzenia z Komisją Europejską programu FERS. To ogrom tytanicznej pracy, jaka została wykonana w ministerstwie, którą teraz między innymi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i inne instytucje będą kontynuować. Dziękuję również panu ministrowi Przemysławowi Czarnkowi za naszą dotychczasową współpracę, która kiedy jeszcze NCBR znajdował się pod zwierzchnictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wierzę, że będziemy ją w jak najlepszy sposób kontynuować. Jesteśmy zawsze gotowi, by wspólnie skierowanym przez pana ministerstwem działać na rzecz polskiego szkolnictwa wyższego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest drugą pod kątem wielkości całej alokacji przeznaczonej na FERS, co oznacza, że łącznie na innowacje, przyszłościowe projekty rozwijające polską naukę mamy do dyspozycji ponad 700 milionów euro. Ten budżet, dobrze zainwestowany, może dokonać dużej zmiany na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizować będzie działania w ramach dwóch priorytetów programu. Priorytet pierwszy – umiejętności oraz trzeci – dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami.
Realizacja zaplanowanych działań da uczelniom m.in. możliwość tworzenia nowych kierunków studiów, angażowania praktyków w tworzenie nowej oferty edukacyjnej, ale też ich realizację czy podnoszenie kompetencji kadry akademickiej. Istotną kwestią jest też, by szkolnictwo wyższe było w pełni dostępne. Niepełnosprawność nie może być przeszkodą w dostępie do edukacji. Osoby niepełnosprawne, które na co dzień zmagają się z wieloma wyzwaniami, nie mogą być wykluczone. W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju mamy ogromne, zdobywane przez lata doświadczenie w realizacji programów dedykowanych uczelniom i innym jednostkom naukowym, m.in. Power w perspektywie 2014-2020. Wszystkie nasze dotychczasowe działania skrupulatnie analizujemy, ewaluujemy, oceniamy, aby być jak najlepiej przygotowanym na FERS i w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać szanse, jaką dają nam fundusze europejskie. Już od niemal 20 lat fundusze europejskie zmieniają naszą rzeczywistość. Na własne oczy widzimy, jak wielki postęp dokonał się w naszym kraju, jak wiele inwestycji udało się zrealizować, czy chociażby jak wiele nowoczesnych produktów i technologii zostało zrealizowanych przez beneficjentów NCBR właśnie z tych środków. Działam więc dalej, aby jak najskuteczniej budować nowoczesne państwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie dyrektorze. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy za przybycie. Na tym kończymy naszą oficjalną część spotkania. Jeżeli przedstawiciele mediów mają jakiekolwiek pytania,